Dzisiaj kontynuujemy temat, który rozpoczęliśmy tydzień temu. Przedstawimy go w innym świetle, ale chodzi Bo o to... Bo zmieniliśmy tak, pomarańczowe na białe. Tak, ale chodzi o to, że mm. często słyszymy, że skram powoduje problemy. Och. Oh. Że tak naprawdę wdrożyliśmy sobie zwinną metodykę i nagle... Na przykład skrama. No ogólnie, że zwinne metodyki powodują problemy. I co z tym zrobić? Nie? Czy wycofać się z tego? Czy brnąć? Czy brnąć? A tak naprawdę zacznijmy od tego, skąd się te problemy biorą. Bo ja mam wrażenie, że mogą być, jak to czasami bywa, jedna z dwóch opcji. I tutaj puścisz start tym razem. To. Tu puścisz czołóweczkę. Tak. No ta. Dobrze. Początek. Początek. Podobają ci się dosłownie te takie... Tak. Mówiłeś o dwóch opcjach. Mówiłem o opcji numer jeden i opcji numer dwa. Mówimy o opcji numer jeden pod tytułem, patrz poprzedni filmik. Troszeczkę nasza organizacja nie bardzo pasuje do tego Scruma, wcisnęliśmy go nam na siłę i zgrzyta. Nie? I zgrzyta, bo na przykład Scrum Master jest kierownik zespołu, produkty ownerów mamy pięciu, bo mieliśmy pięciu klientów i, i to po prostu nie funkcjonuje dobrze. No i to jest jedna, jedna opcja. Taka ewidentna, możemy powiedzieć, no dobra, robimy to inaczej niż, więc mamy jakieś problemy. Opcja numer dwa to jest taka, że niby wszystko jest OK, zrobiliśmy sobie jednego umocowanego product owner'a, mamy Scrum Mastera, zespoły, wszyscy są, wiedzą, jak działać e, na przykład w Scrumie, bądź w jakiejkolwiek innej metodyce, jaką sobie wybraliśmy. No, na papierze ekstra, ale coś zgrzyta. Coś, coś nie działa. Coś nie działa i jakieś pojawiły się nagle problemy, których nigdy nie mieliśmy. Na przykład okazuje się, że jesteśmy w stanie robić o wiele mniej pracy niż robiliśmy wcześniej. Relacje międzyludzkie kuleją. A relacje międzyludzkie kuleją. I to jest jakby ta druga kategoria problemów jest bardzo często związana z tym, że wdrożyliśmy transparentność na każdym szczeblu. Iteracyjność, transparentność, krótkie terminy, krótsze terminy. Tak, jakieś i interesariusza, który przychodzi, ocenia każdy kawałek. Wprowadziliśmy sobie jakieś definition of them, które mówi, do jakiej jakości mamy dociągnąć nasz produkt, i się okazuje, że jesteśmy w stanie w takim razie, skoro ma być bez błędów, to musimy robić trochę, więcej. trochę mniej, tak. znaczy, w sensie więcej, więcej pracy, musimy pracy. A mniej w sensie rzeczy robimy. robimy. No i się okazuje, że otworzyła się, jakby po, potwierdziłyśmy wszystkie szafy, i okazało się, że tam jest dużo trupów. Tak. No bo, bo zaczęliśmy je otwierać. I tym, tym pierwszym roku. tematem zajmowaliśmy się tydzień temu, a tak. tym drugim tematem chcemy się zająć teraz. Krótko, żeby nie było. Bo o co chodzi? Chodzi o to, że to nie Scrum, czy inna zwinna metodyka spowodowała te problemy. Ona jakby wrzuciła w tryby naszej pracy pewne uwarunkowania, które wynikają ze innego podejścia, ale te problemy istniały wcześniej. Tak. Tylko na przykład schowane. Na przykład... Waterfallowa metodyka, czyli ta klasyczna metodyka, którą wykorzystywaliśmy wcześniej. Projekt trwał rok, na koniec mamy jakiś lesson learned. Nie pamiętamy, co się działo 9, 6, 3 miesiące wcześniej. Pamiętamy zazwyczaj to, że się nie zmieściliśmy w budżecie, w czasie. No i 10 osób się zwolniło w efekcie tego projektu. I nie pamiętamy tych wszystkich rzeczy, które działy się w międzyczasie. A zwinna metodyka daje nam zupełnie inne pojęcie. Bo okay. na przykład co dwa tygodnie wychodzi, że nie jesteśmy w stanie uruchomić środowiska testowego, tak? Przez pierwsze dwa miesiące trwania Albo naszej pracy. Co dwa tygodnie wychodzi, że zespół znowu, znaczy zespół A, który był poprzednikiem, znowu czegoś nie dowiózł i znowu my jesteśmy w lesie. Żeby inaczej tego nie no, nazwać. nie? Chodzi o to, że to nie zwinność, nie skram jest przyczyną, tylko przyczyną naocznie. Tak, piękne jest. słowo. Scram unaocznił te problemy, które były w organizacji. I teraz musimy się nimi zająć. O, i to jest y, chyba ten. E, to, to jest te... ta tak? Że to nie jest tak, że o kurczę, no to wróćmy do tego, co było kiedyś. Pozamykajmy te szafy, o, a tu Udawajmy, że wszystko udawiamy, jest okej, okay. okay, bo może nie eksploduje. E, tylko jakby no weźmy, jak to się ładnie mówi, na klatę. Te wszystkie problemy, które wyszły i coś z tym zróbmy. Skoro się okazuje, że na przykład, nie jesteśmy absolutnie w stanie oszacować ile jesteśmy, ile możemy zrobić pracy i cały czas nam się rozjeżdża to co się nam wydaje z tym co faktycznie realizujemy, to może powinniśmy się tym zająć i doprowadzić do sytuacji, w której będziemy w stawie. Może nie na pół roku do przodu, może na dwa tygodnie najpierw, potem na, na, na miesiąc zobaczyć i jakoś to rozwiązać. To na pewno nie jest tak, e, chociaż to kusi, nie? Żeby, żeby jednak wrócić do tego to ten skramp to nie działa. To miałem na puentę wrzuconą, wiesz, jak już tak się wypowiesz, wypowiesz i przedstawisz ten, to jak chciałem powiedzieć Znam organizacje, które wrócą. Znasz organizacje, które wrócą do tego, co było, żeby się nie męczyć. Tak. Żeby mieć tą stabilność. Mimo tego, że odkryliśmy te problemy, jest dużo organizacji, które wrócą do tego, co było wcześniej, żeby mieć tę stabilność, czego osobiście nie polecamy. Pięknie. Ktoś kiedyś powiedział, że nasz kanał jest największym tego typu kanałem w polskim internecie i ja się z nim zgadzam. Na blogu jest ponad 300 tekstów. Mamy też ponad pewnie 150-200 filmów na YouTubie, i bardzo serdecznie zachęcamy Was do tego, żeby, żeby to śledzić, żeby korzystać, żeby podsyłać nam pomysły może na nowe filmy. Na pewno to wykorzystamy, na pewno zrobimy to czego potrzebujecie.